Nazwisko wiceministra sportu Łukasza Mejzy w ostatnich dniach odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Na panu Łukaszu Mejzie. Wiceminister Mejza. Pana ministra Mejzy. Łukasz Mejza ma 30 lat i jest przedsiębiorcą. Od niespełna 9 miesięcy jest także posłem. Objął mandat po zmarłej Jolancie Fedak. W połowie października związał się z partią republikańską Adama Bielana i został wiceministrem sportu. Najlepszym przyczynkiem byłoby po prostu podanie się do dymisji. Apele o dymisję. Powinien zostać wyrzucony z tego rządu. To efekt publikacji Wirtualnej Polski, która opisała działalność firmy posła. Według portalu spółka Vinci Neoclinic naciągała zdesperowanych rodziców chorych dzieci na drogie, niesprawdzone kuracje. Sprawą zajmuje się prokuratura. W sierpniu Łukasz Mejza dostał naganę za odmowę złożenia oświadczenia majątkowego. Może powinny go służby specjalne sprawdzić? Sprawdzają właśnie, ja nie wiem. Teraz sprawdzają? Ja nie wiem, jak jest w tym przypadku, jak wygląda rzeczywistość. Chciałbym, żeby to zostało sprawdzone i to jest sprawdzane w tej chwili. Są sprawdzane również oświadczenia majątkowe pana ministra Mejzy. Jeśli cokolwiek się okaże tam nie w porządku, to jego dymisja nastąpi. W oświadczeniu Łukasz Mejza napisał, że jego spółka nigdy nie zamierzała prowadzić i nie prowadziła działalności medycznej. Wczoraj wieczorem odbyło się posiedzenie klubu PiS, na którym wbrew niektórym relacjom sprawa Łukasza Mejzy pojawiła się. Według naszych informacji prezes PiS Jarosław Kaczyński miał przyznać, że sprawa stanowi problem i wymaga dokładnego wyjaśnienia. Jeśli pan Mejza jest użyteczny dla politycznej roboty dla Kaczyńskiego, to może być tym, kim jest, tym, kim się okazuje być. Ale panu Jarosławowi Kaczyńskiemu to nie przeszkadza. Z naszych informacji wynika, że dymisja Łukasza Mejzy jest bardzo prawdopodobna, ale PiS nie chce działać pochopnie pod presją mediów i opozycji. Analizujemy wszystkie informacje i tutaj proszę o cierpliwość. Jest jeszcze jeden aspekt, arytmetyczny. Łukasz Mejza, choć nie jest członkiem klubu PiS, od miesięcy głosuje tak jak rządzący. Klub PiS liczy 228 posłów. Do tego dochodzi trzech posłów Kukiz15, którzy zwykle głosują z rządzącymi. Zakładając, że choćby 10% z tych doniesień się miało sprawdzić, to miałbym, poinformowałem pana prezesa, miałbym bardzo poważny dylemat natury moralnej. Wygląda na to, że gdyby nie było dymisji Łukasza Mejzy, PiS mogłoby stracić głosy Pawła Kukiza i tym samym większość. Dariusz Ociepa, Wydarzenia.